Na przełomie roku miało miejsce bardzo tragiczne wydarzenie na terenie powiatu. W miejscowości Niemcza doszło do zabójstwa. Obywatel Ukrainy, 34-letni, spożywał alkohol razem z obywatelem polskim w rynku. Doszło do libacji alkoholowej, podczas której od słowa do słowa, od jakiegoś zdania niekorzystnego do zdania niekorzystnego, ale motyw narodowościowy tutaj jednoznacznie wykluczyliśmy, doszło do szarpaniny, która się przerodziła w agresję, ale w tej agresji już stroną dominującą głównie był obywatel Ukrainy. Zadał bardzo wiele ciosów Polakowi, w trakcie których ten już nie mogąc oddychać po prostu udusił się. Doszło do mechanizmu powstania śmierci w wyniku udoszenia na skutek bardzo ciężkiego pobicia. Na miejscu zdarzenia zostały wykonane czynności. Później ustalono, że Ukrainiec, który dopuścił się tej zbrodni, sposobił się do ucieczki. On opuścił mieszkanie, poszedł tam, gdzie mieszkał, wyprał swoje rzeczy, wyprał obuwie i tylko i wyłącznie praca, którą wykonali funkcjonariusze z posterunku w Niemczy, doprowadziła do tego, że on został zatrzymany. Sprawca przyznał się jednoznacznie do spowodowania zgonu mieszkańca Niemczy. Nie kwestionował swojego sprawstwa w żaden sposób, nawet wyrażał skruchę z powodu tego, co się stało. Motyw, który podawał, no to była po prostu sprzeczka podczas awantury alkoholowej. Te osoby nie były znane wcześniej funkcjonariuszom policji z żadnych interwencji, jakichkolwiek historii związanych z przeszłością kryminalną. Nigdy wcześniej, poprzednio nie było nic takiego. Niezwłocznie po tym, jak przeprowadziliśmy czynności w prokuraturze, przedstawiono zarzuty podejrzanemu, udano się z nim na miejsce zdarzenia, gdzie przeprowadzono jednocześnie wizję lokalną, żeby zrozumieć mechanizm tego, co tam się wydarzyło. Podejrzany opowiedział swoją wersję, którą jeszcze będziemy szeroko weryfikować, bo ona jest troszeczkę jednak odmienna od tego, co my ustaliliśmy, ale przeprowadzono na miejscu wizję lokalną, bardzo szczegółową, bardzo długą, bardzo też taką jednoznacznie pouczającą odnośnie tego, co mogło zajść. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, nie jeszcze do końca to się zgrywa z tym, co my mamy według naszej wiedzy. Stąd też jeszcze bardzo dużo rzeczy, które musimy sprawdzić w tym postępowaniu, zweryfikować, dowiedzieć się, ustalić pewne wersje świadków, ludzi, którzy znali te osoby, co nam są w stanie powiedzieć. Przed nami jeszcze ogrom pracy. Zdarzenie miało miejsce 29 popołudniem, natomiast służby zostały wezwane dopiero w następny dzień, kiedy rodzina zaniepokojona tym, że mężczyzna nie daje znaku życia, przyszła na miejsce i odkryła to, co się stało. Zdarzenie można określić mianem wyjątkowo krwawego. Rzeczywiście było dużo śladów do zabezpieczenia, dużo pracy do wykonania, którą naprawdę znakomicie wykonali funkcjonariusze pionu dochodzeniowego z policji w Dzierżoniowie. I najważniejsza rzecz, myślę, w tym wszystkim jest taka, że sprawca w tej chwili decyzją sądu rejonowego został zatrzymany na areszt na okres 3 miesięcy. No i w tym czasie będą prowadzone dalsze działania wykrywcze, śledcze, kryminalistyczne. Oczywiście zakładamy różne wersje przebiegu tego zdarzenia, a także motywu, dla którego do tego doszło. Nie do końca jesteśmy jeszcze w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dać do końca wiarę temu, co wyjaśniał podejrzany.